Misterium Męki Pańskiej u franciszkanów. Żal tego nie zobaczyć. W rolach głównych ludzkie cienie. To nie będzie takie proste ani w odbiorze, ani do zagrania. Aktorami będą najmłodsi parafianie. Skąd pomysł na Misterium Cieni? Misterium Cieni jest to faktycznie coś nowego. Bardzo trudny temat i trudna rola do zagrania dla naszych młodych aktorów, ponieważ skupiamy się tu głównie na grze naszego ciała. Tutaj widać każde drżenie palca, każdy delikatny ruch, więc wymaga to ogromnego skupienia. Kroki muszą być powolne, ton wyważony. Także bardzo, bardzo ciężka praca dla naszych dzieci i młodzieży. Jest to coś nowego, ale coś, co przemawia do nas w głęboki sposób, ponieważ tutaj główną rolę gra nasza wyobraźnia. Widzowie muszą się skupić, głęboko to przeżyć. Gra muzyka, która też tutaj jest bardzo głośna i dopasowana do poszczególnych scen. Parafia świętego Franciszka z Asyżu przed świętem Wielkiej Nocy zaprasza do siebie. W najbliższy weekend nie tylko na celebrę. W kościele na osiedlu Jaracza zostaną wystawione dwa misteria Męki Pańskiej. Pierwsze misterium Męki Pańskiej w sobotę o godzinie 19. I to misterium Męki Pańskiej przedstawi grupa z parafii Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lubajnach. Natomiast w niedzielę o godzinie 19 przedstawi Misterium Męki Pańskiej uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z przyjaciółmi. I to są dwa różne misteria, zupełnie różny charakter te misteria mają. No, ogólnie Misterium Męki Pańskiej jakby założenie mają takie, żeby dopomóc przeżyć to, jakby wejść w to doświadczenie męki i śmierci Pana Jezusa. Dopomagają nam w tym gorzkie żale czy Droga Krzyżowa. Natomiast tu myślę plusem tych Misteriów Męki Pańskiej jest to, że Misteria Męki Pańskiej działają na różne zmysły. Tak? Jakiś dźwięk, jakiś obraz, jakieś dialogi, jakieś sceny, czy nawet w tym pierwszym spektaklu ludzie będą przebrani w różne stroje. Tak? Więc to wszystko ma dopomóc ku temu, żeby uświadomić sobie, co Chrystus doświadczał i co przeżywał w tym Wielkim Tygodniu, ale też w ten sposób uświadomić sobie tą ogromną miłość Pana Boga do nas, z której właśnie oddał życie z miłości do nas na krzyżu. Dzięki zaangażowaniu najmłodszych uczestników tego religijnego wydarzenia, ich niestandardowej propozycji na przedstawienie, z pewnością to, co zobaczymy w niedzielę, będziemy długo pamiętać. Kto jednak woli bardziej tradycyjną formę misterium, może spodziewać się jej w tym kościele, ale w sobotę.